Ta imponująca seria teleskopów w górach północnej Kalifornii toruje drogi w poszukiwaniu inteligentnego życia. Ich zadaniem jest nasłuchiwanie nieba 24 godziny na dobę w nadziei, że uda nam się przechwycić wiadomość od innych cywilizacji. Ludzka pomysłowość zbliża nas do zrozumienia kosmosu. Ale jedno, bodaj największe z pytań, pozostaje bez odpowiedzi. Jesteśmy sami, czy jest tam inne życie? Kosmos dla początkujących. Poznamy łowców polujących na ślady życia w kosmosie. Niektórzy z nich szukają prymitywnych form życia, znajdujących się wokół nas. Inni szukają czegoś, z czym można by porozmawiać. W programie poznamy Ojca Chrzestnego pozaziemskich łowów. Wyślemy fragment Devon w kosmos i zapytamy o to, jak odpowiemy, jeżeli skontaktują się z nami obcy. To seria teleskopów radiowych Allen, w skrócie ATA. Gdy jej budowa dobiegnie końca, nasze szanse na znalezienie pozaziemskiej inteligencji znacznie wzrosną. Dr Seth Shostak jest astronomem mającym za sobą 20-letnie doświadczenie w poszukiwaniu obcych. To kluczowa postać dla rozwoju programu teleskopów. Ta seria składa się z wielu małych anten zastępujących jedną olbrzymią konstrukcję. Ma to swoje zalety. Jakie? Po pierwsze, budowa kilkudziesięciu małych teleskopów jest o wiele tańsza, a skoro nie jest to jedno urządzenie, pracujemy szybciej, ponieważ możemy badać kilka rzeczy naraz. Zwrócono je w różnych kierunkach. Wielu ludzi właśnie tak myśli, ale teleskopy te współpracują. Zawsze zwrócone w jedną stronę mogą równocześnie badać różne rzeczy, na przykład kilka galaktyk. Seth planuje namierzać gwiazdy, które mogą mieć planety zbliżone do naszej Ziemi. Plan przewiduje badanie najbliższych gwiazd i stopniowe przesuwanie się w głąb przestrzeni kosmicznej. Przyjrzeliśmy się uważnie mniej niż tysiącu gwiazd. Niewiele, skoro jest ich 100 miliardów. Co gdy wszystko będzie działać? To urządzenie powinno być w stanie sprawdzić około miliona układów. Jeżeli tyle przebadamy, jest szansa, że na coś się natkniemy. ATA zrewolucjonizuje poszukiwania obcych form życia. Łącznie na obszarze kilometra kwadratowego powstanie 350 talerzy, ale na tym nie koniec. Międzynarodowy projekt, wart miliard dolarów, zakłada wybudowanie największego teleskopu świata, składającego się z tysięcy talerzy z centralnym polem o długości 5 kilometrów. Jego moc pozwoli nam nasłuchiwać tego, co się dzieje w galaktykach na krańcach wszechświata. System ma być w pełni sprawny przed 2020 rokiem. San Francisco, słynącym z mostu Golden Gate, trolejbusów i trzęsień ziemi, mieści się nietypowa organizacja. To siedziba Instytutu Szukającego Inteligencji Pozaziemskiej, w skrócie SETI, odpowiedzialnego za budowę systemu ATA. Tylko w naszej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd i wiemy, że wiele, a może i większość z nich ma planety. Założyciele SETI twierdzą, że skoro na jednej planecie istnieje inteligentna forma życia, to są szanse, że gdzie indziej też się na nią natkniemy. Jeżeli gdzieś tam są obcy i próbują się z nami komunikować, pozostaje nam nasłuchiwać. SETI pracuje od ponad 40 lat, a oto lider projektu. W 1960 w ramach projektu OSMA SETI zaczęło prowadzić nasłuch radioteleskopowy dwóch pobliskich gwiazd. Niebawem pojawił się pierwszy sygnał, ale jego sprawcą był amerykański samolot szpiegowski U-2. Rok później naukowcy zebrali się, by przedyskutować możliwości wykrycia inteligentnych form życia. Spotkaniu przewodniczył jeden z założycieli SETI, Frank Drake. Frank Drake.
Zaprosiłem wszystkich naukowców świata, którzy interesowali się tym problemem. Wszystkich 12. W czasie tego spotkania Frank zaprezentował słynne równanie, które było przedmiotem wielu dyskusji na temat życia pozaziemskiego. Spędziłem mnóstwo czasu myśląc, ile takich cywilizacji może istnieć i jak trudno będzie je odnaleźć. W równaniu występuje 7 zmiennych, niektóre znane. R to liczba gwiazd rodzących się każdego roku w galaktyce. FP to ułamek gwiazd mających planety. Pozostałe czynniki to raczej przemyślane domysły, niżeli poważna nauka. FC to ułamek istot inteligentnych, dysponujących na tyle zaawansowaną technologią, byśmy mogli ją namierzyć, nawiązać komunikację. L oznacza średnią długość czasu, w jakim takie cywilizacje można namierzyć. Mnożąc wszystkie czynniki, oszacował ilość wykrywalnych cywilizacji w naszej galaktyce. Jak brzmi odpowiedź? Wynik zależy od kilku niepewnych czynników równania, ale szacuje, że 10 tysięcy. 10 tysięcy? Tyle cywilizacji może próbować się z nami porozumieć? Tak. Skoro w naszej galaktyce jest ich tyle, ile musi być w całym Wszechświecie? W całym Wszechświecie jest 100 miliardów galaktyk, więc liczba wykrywalnych cywilizacji wynosi 100 miliardów razy 10 tysięcy. To olbrzymia liczba. Pamiętajcie, że galaktyka Drogi Mlecznej jest dość olbrzymia, by jej pokonanie zajęło nam 100 tysięcy lat świetlnych. Sąsiadująca z naszą galaktyka Andromedy znajduje się w odległości ponad 2 milionów lat świetlnych. Choć obliczenia Franka mówią o potężnych liczbach, to miejsca we Wszechświecie jest dość. Jednak nie każda forma życia pozaziemskiego będzie inteligentna albo będzie potrafiła nawiązać łączność. Dlatego nasze poszukiwania zmierzają w dwóch kierunkach. Z jednej strony szukamy zaawansowanych cywilizacji, a z drugiej interesują nas najprostsze formy życia. Ale gdzie ich szukać? Nadmorskie miasteczko Beer w Devon jest ostatnim miejscem, w którym spodziewalibyśmy się znaleźć formy życia podobne do tych, które mogą występować na innych planetach. Według astrobiologa profesora Charlesa Cockella na plaży w Devon zadomowiły się takie właśnie formy życia. Przy pomocy Europejskiej Agencji Kosmicznej Charles planuje przeprowadzić rozstrzygający test i wysłać te stworzenia w przestrzeń kosmiczną. Tuż pod powierzchnią ukruszonej skały znajdują się zielone warstwy mikrobów. Wystawione na działanie deszczu i wiatru doświadczają tego, co najgorsze w brytyjskiej pogodzie. Ale to nie jedyny problem mikrobów. Woda morska dostająca się do skał wyparowuje, pozostawiając po sobie duże ilości soli, do czego dochodzi niszczycielska siła promieni słonecznych. Mieszkańcy klifów to sinice należące do wyjątkowej grupy organizmów zwanych ekstremofilami. Tak nazywamy mikroorganizmy żyjące w skrajnych warunkach fizycznych lub chemicznych, które dla nas byłyby nie do wytrzymania. Spotykamy je w warunkach o bardzo niskim współczynniku pH, w wysokich temperaturach oraz w warstwach lodu antarktycznego. Czy to oznacza, że w skrajnych warunkach innych planet, na przykład Marsa, takie życie też może występować? Z pewnością mikroklimat wioski rybackiej nie odpowiada środowisku na Marsie, ale interesujące jest to, że skały z wysokim stężeniem soli, jak tu na Ziemi, występują też na czerwonej planecie. Mikroklimat Devon i warunki na Marsie wykazują interesującą zbieżność, ale na tym nie koniec. Charles planuje wysłać sinice w kosmos, gdzie zostaną poddane działaniu ekstremalnych temperatur, strumieniom cząsteczek Słońca i niszczącemu działaniu promieni ultrafioletowych.
Oto wylosowane mikroby, które wyślemy na orbitę okołoziemską, gdzie przez 16 dni będą wystawione na działanie warunków kosmicznych. Następnie wrócą na Ziemię. Jeżeli ekstremofile potrafią przeżyć wewnątrz skały i w przestrzeni kosmicznej, istnieje szansa, że podobne organizmy mogą żyć na Marsie, jeżeli poszukamy ich we właściwym miejscu. Choć średnica czerwonej planety jest dwa razy mniejsza od ziemskiej, to na jej powierzchni można spotkać przeróżne formacje od potężnych wulkanów po rozległe kaniony. Na specjalną misję w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, gdzie szukać życia na Marsie i kiedy tam dotrzemy, wysłaliśmy Janet Summer, która zabierze nas do Centrum Badań Kosmicznych w Leicester. Tam poznamy najnowsze techniki wykrywania życia na Marsie. ExoMars to kolejna marsjańska misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, mająca na celu znalezienie życia pozaziemskiego i prowadzenie niezwykłych eksperymentów przez zespół badaczy. Dr Mark Sims jest jednym z naukowców, któremu Mars nie jest obcy, bo kierował misją Beagle 2, będącą bliską sukcesu. Teraz jego uwaga skupia się na kolejnej misji, ExoMars, która ma wystartować w 2012. Na jej pokładzie znajdzie się najnowszy detektor Life Microchip. To urządzenie jest wynikiem połączenia badań kosmicznych i biotechnologicznych. Szukamy najbardziej podstawowych form, jak bakterie, mikroorganizmy, bo to one są przeważającą formą życia każdej planety. Na Ziemi ponad 90% żywej masy stanowią właśnie one. Microchip będzie też szukał dowodów na istnienie życia, próbując wykryć kerogen, produkt przeobrażenia substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, który powstaje przez miliony lat. Jak ExoMars będzie pobierał próbki? ExoMars jest nietypowy, bo wyposażyliśmy go w wiertło, które wwierci się na głębokość do 2 metrów pod powierzchnię planety. Chcąc natrafić na formę życia, powinniśmy szukać mniej więcej na tej głębokości, bo warunki panujące bezpośrednio na powierzchni są dość nieprzyjazne. Promieniowanie ultrafioletowe na Marsie zabiłoby nas w kilka sekund. Dlatego myślimy, że ślady życia, jeżeli są, to występują metr, dwa pod skorupą. Microchip nie będzie szukał widocznych form życia, bo operuje na poziomie cząsteczek. Co to oznacza? Załóżmy, że zabawka to nasze urządzenie, a trójkątne, kwadratowe, okrągłe i sześciokątne otwory reprezentują cząsteczki oznaczające życie na Ziemi. To są właśnie detektory. Przyjmijmy, że klocki to marsjańskie cząsteczki, które trafią do Microchipa. Teraz nic się nie dzieje, bo cząsteczka nie pasuje, czyli nic nie wskazuje na obecność życia. Jeżeli zaś inna cząsteczka z próbek pobranych w kolejnym miejscu planety dopasuje się, bingo! Mamy połączenie wskazujące na obecność życia. Nie ma znaczenia, ile w próbce jest cząsteczek, bo chip i tak je wykryje. Dr Dave Cullen, biotechnolog z Uniwersytetu Cranfield, współpracował z Markiem Simsem nad nowatorską technologią, którą wykorzystuje detektor Microchip. Inspiracją do szukania podobnych rozwiązań były sposoby mające na celu wykrycie najwcześniejszych etapów życia człowieka – testy ciążowe. Takie testy ciążowe zostaną wysłane na Marsa, czy coś podobnego? Coś podobnego. Nad takimi właśnie pracujemy w laboratorium. Mają 4 kanały, z których każdy przypomina zaawansowaną postać testu ciążowego. Microchip będzie miał setki takich kanalików. Do każdego badania przez próbkę ziemi zostanie przepuszczona woda, jak w ekspresie do kawy, a na chipie zostanie osad.
Co zobaczycie, jeżeli test wypadnie pozytywnie? W zależności od tego, czy w danej próbce znajdą się poszukiwane przez nas cząsteczki, to w kanalikach zobaczymy plamki, które świecą lub nie. Tak to będzie wyglądało? Owszem, choć nie w tak dużej skali. Zatem świecące punkty będą oznaczać życie. Mniej więcej. Jakie znaczenie dla poszukiwania życia na innych planetach będzie miał wynik pozytywny? Ogromne. Wiemy, że życie występuje na Ziemi i nigdzie indziej we wszechświecie. Jeżeli znajdziemy dowody na Marsie, możemy zacząć przypuszczać, że gdzie indziej też ono występuje. Znaleźliśmy życie w skrajnych warunkach ziemskich i pracujemy nad technologiami umożliwiającymi wykrycie prymitywnych form na innych planetach. A jeżeli je znajdziemy, jak będą wyglądały? Wyobrażamy sobie, że obcy są podobni do nas, ale nie wiadomo, jak inne stworzenia przystosowały się do odmiennych warunków. W przeciwieństwie do naszego, ich życie niekoniecznie musiało powstać z węgla, może z krzemu albo azotu. Obcych, różniących się od nas bardzo, nie zaklasyfikowalibyśmy do żywych. Ale to nie zniechęca poszukiwaczy. Niektóre formy życia mogą być prymitywne, ale jest szansa, że odległe cywilizacje próbują nawiązać kontakt. Zrozumiałem, przed jak olbrzymim zadaniem stoi Seth Shostak z ATA. Ile czasu upłynie, zanim uda mu się przechwycić wiadomość od obcych? Monitorujemy równocześnie 100 milionów kanałów, a dane śledzimy na ekranie. Tutaj mamy dolny koniec tarczy, a tu górny. To, co napływa z kosmosu, widać w postaci porozrzucanych punkcików. Ale jasna linia to prawdziwy sygnał pochodzący ze sztucznego satelity. Właśnie tak sprawdzamy, czy system działa. Czy kiedykolwiek odebraliście sygnał, który mógł być prawdziwy? Sporadycznie przechwytujemy sygnały, które przez kilka godzin tak wyglądają. Przekonujemy się wtedy, jak zareagowalibyśmy naprawdę. Bardzo się niepokoimy. Radioteleskopy sprawdzają się przy podsłuchiwaniu obcych. Ale czy my też jesteśmy słyszalni? Istoty ludzkie robią dużo hałasu. Sygnały telewizyjne uciekały w kosmos już od pierwszej emisji sprzed 70 lat. Jeżeli obcy oglądają naszą telewizję, co widzą? Wyobraźmy sobie następującą scenkę. Zasiadamy wygodnie w fotelu z filiżanką herbaty i oglądamy program, którego sygnał wysyłany jest do naszych domów, ale i w kosmos. Jeżeli obcy oglądają telewizję i są to stacje ziemskie, co widzą? Sygnały przemieszczają się z prędkością światła, czyli jakieś 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Najbliższa gwiazda, Proxima Centauri, znajduje się 4 lata świetlne stąd. Jest to odległość 270 razy większa od odległości między Ziemią a Słońcem. Obraz telewizyjny osiągnie swój cel po 4 latach. Jeżeli ktoś nas tam ogląda, zobaczy zdjęcia burzonego pomnika Saddama, które stacje telewizyjne nadawały w 2003 roku. Udajmy się dalej, do gwiazdy Altair, oddalonej o 17 lat świetlnych. Tam właśnie teraz dociera wiadomość o uwolnieniu z więzienia Nelsona Mandeli, którą nadawano w 1990. Pójdźmy dalej do zodiakalnych bliźniaków. 42 lata świetlne i będą świadkami szału na punkcie Beatlesów, którzy w 1965 gościli w pałacu Buckingham. 71 lat świetlnych wstecz i obcy będą świadkami pierwszej transmisji telewizyjnej i igrzysk z 1936 roku, którym przyglądał się Adolf Hitler. Może właśnie tak wyglądają pierwsze obrazy, jakie docierają z Ziemi do obcych cywilizacji. Teraz zobaczmy, co widać w okolicach czerwonego giganta, Betelgezy w gwiazdozbiorze Oriona. Tu mamy jedynie zamazany obraz, bo sygnały telewizyjne jeszcze tam nie dotarły.
Jeżeli będą chcieli obejrzeć nasz program o kosmosie, będą musieli czekać 425 lat. Choć sygnały telewizyjne uciekają w kosmos, są raczej słabe i nie wymierzone w żaden konkretny gwiazdozbiór. Ale czy wyraźny przekaz został kiedykolwiek wysłany w kosmos? W 1974 za pomocą największego teleskopu, Arecibo, wysłaliśmy sygnał, który był milion razy mocniejszy od promieniowania słonecznego. Wiadomość Franka, zaszyfrowana kodem dwójkowym, zawierała informacje o kształcie ludzkiego ciała, DNA, układzie słonecznym i samym nadajniku. To nie jedyny raz, kiedy próbowaliśmy nawiązać łączność z obcymi. Statki kosmiczne Pionier i Voyager wystrzelone w latach 10. miały na pokładzie płytki informujące o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Jeżeli odkryjemy inteligentną formę życia, co wtedy? Uda się nam nawiązać kontakt? Co zrobimy, żeby nas zrozumiano i co powiemy? Doug Vakoch dowodzi grupą Interstellar, zajmującą się wiadomościami. Ma on za zadanie opracować sposób komunikacji z obcymi. Jeżeli Seti odbierze sygnał, jak odpowie? Istoty pozaziemskie nie będą mówiły po angielsku, francusku czy suahili. Co będzie wspólnym językiem? Matematyka. Aby stworzyć technologię niezbędną do komunikowania się, trzeba znać przynajmniej jej podstawy. Doskonałym przykładem może być ciąg Fibonacciego. Zaczynamy od dwóch podstawowych cyfr, zera i jedynki, i dodajemy je do siebie. 0 plus 1 równa się 1, 1 plus 1 równa się 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5 i tak w nieskończoność. To ciąg liczb, które można zakodować jako ciąg impulsów. Co ciekawe, liczby, które należą do tego ciągu, występują w naturze. Można je znaleźć w strukturze galaktyk spiralnych, w roślinach, w liczbie płatków różnych kwiatów i niektórych proporcjach, określanych jako piękne. Spirala muszli widziana od wewnątrz lub od zewnątrz jest misternie powiązana z ciągiem Fibonacciego. Myślimy, że jesteśmy coraz bliżej zrozumienia międzygwiezdnej komunikacji. Nasza technologia pozwala nam zamienić odbiorniki w nadajniki, mogące wysyłać sygnały daleko w przestrzeń. Dlaczego więc nadal czekamy, żeby to obcy się z nami skontaktowali? Nie możemy być pierwszymi, którzy wykręcą do nich numer? Słuchając, możemy odnieść sukces jutro. Jeżeli będziemy wysyłali sygnały i czekali na odpowiedź, będziemy musieli czekać dziesięciolecia, a może i wieki. Moim zdaniem powinniśmy wysyłać informacje w sposób systematyczny. Do młodej cywilizacji należy zrobienie pierwszego kroku i może właśnie my powinniśmy nią być. Zanim zrobimy ten krok i skierujemy w kosmos własną wiadomość, będziemy musieli czekać, aż obcy skontaktują się z nami. Nie ma pewności, czy wiadomość, którą odbierzemy, nie będzie wroga. Frank czeka na sygnał od 40 lat. Czy naprawdę wierzy, że nawiążemy kontakt? Jestem przekonany, że są one wokół nas. Mam wrażenie, że nawet w tym pomieszczeniu znajdują się sygnały pochodzące z kosmosu. Gdybyśmy dysponowali odpowiednimi instrumentami i szukali we właściwym kierunku, moglibyśmy je namierzyć. Miałem przyjemność poznać naukowców oddanych poszukiwaniom życia pozaziemskiego. Dla niektórych to daremny wysiłek, ale nie potrafię przestać myśleć, że może się kiedyś opłacić. Z pewnością nawet najmniejsze odkrycie zrewolucjonizowałoby to, co wiemy o nas samych i o naszym miejscu we wszechświecie. Jeżeli jednak nie ma życia poza Ziemią, jest to równie niesamowite. Potwierdziłoby się to, że jesteśmy naprawdę sami.
Znajdujemy się w ośrodku badań CERN w Genewie, gdzie powstaje jedna z największych maszyn na Ziemi. Jej zadaniem jest odkrycie najmniejszych cząsteczek wszechświata. Cząsteczek, które powstały podczas Wielkiego Wybuchu. Kosmos dla początkujących. Dziś porozmawiamy o Wszechświecie, o tym, jak powstał i o badaniach na jego temat. Znajdujemy się pod Genewą w Szwajcarii, w miejscu, gdzie dzięki najbardziej śmiałemu eksperymentowi na naszej planecie uczeni odtworzą Wielki Wybuch. Polecimy samolotem, w którym naukowcy postarają się odkryć, jak powstały planety, i będziemy badać materię, z której wszyscy powstaliśmy – gwiezdny pył. Jednak nie ma pewności, czy już go znaleziono. Poznamy człowieka, który myśli, że wie, jak stworzyć wszechświat, choć nie zawsze mu to wychodzi. W szafie mam pełno nieudanych wszechświatów. Podróż do początków Wszechświata zaczynam od zjechania 100 metrów pod powierzchnię Ziemi, gdzie pod Genewą znajduje się 27-kilometrowy tunel. Wielki zderzacz hadronów. To jeden z największych kompleksów badawczych, w którym naukowcy starają się odtworzyć Wielki Wybuch sprzed 14 miliardów lat. W urządzeniu tym na skutek zderzenia się wiązek protonów powstanie plazma, której temperatura wyniesie 10 tysięcy milionów stopni Celsjusza. Eksperyment ma się udać dzięki największemu magnesowi świata, który rozpędzi protony w okrągłym tunelu. Nie dokona tego jeden magnes, a 1000. Inżynier Verena Kain wyjaśniła mi, o jakich prędkościach mowa. The speeds involved are truly amazing, as engineer Verena explained to me. Rozpędzimy protony do prędkości bliskiej prędkości światła, a dokładnie 99,999999% tej prędkości. Do zasilenia procesu potrzeba tyle energii, że Francja zgodzi się na eksperyment tylko latem, gdy nie trzeba ogrzewać mieszkań. Aby dowiedzieć się, jak powstał Wszechświat, musimy cofnąć się do momentu, w którym wszystkie składniki były na miejscu, ale nie uformowały jeszcze gwiazd i galaktyk. Energia zdarzeń wytworzy taką temperaturę, by powstały w niej cząsteczki obecne w ułamku sekundy po Wielkim Wybuchu. Skąd pewność, że w ogóle taki był? Jednego z największych odkryć na temat powstania Wszechświata dokonano dzięki obserwacjom teleskopowym prowadzonym w latach 20. minionego wieku przez genialnego astronoma Edwina Hubble'a. Jego wnioski były nadzwyczajne. Janet odwiedziła miejsce, w którym nauka stanęła na głowie. To teleskop Hookera na szczycie Mount Wilson, kilka godzin drogi od Los Angeles. W latach 20. był to najlepszy teleskop świata, którym Hubble badał galaktyki. Wykorzystując go, zebrał sporo danych, z których potrafił wyciągnąć wnioski. W latach 20. Hubble mógł rozwiązać spór na temat rozmiaru Wszechświata. Dzięki teleskopowi dowiódł, że jest on o wiele większy niż przypuszczano i że pełno w nim gwiazdozbiorów znajdujących się w niewyobrażalnych odległościach od Ziemi. Ojciec Dona Nicholsona pracował z Hubble'em, a on sam przychodzi tu od małego. To miejsce jest jak świątynia. W pierwszej połowie XX wieku nie istniało drugie takie obserwatorium jak Mount Wilson, które byłoby mekką astronomów. Czy ojciec opowiadał panu, jaki był Hubble? Nie za dużo. Jako astronom nie miał sobie równych. Ale w towarzystwie nie wszyscy go lubili.
Gdy już zmierzył odległości między galaktykami, szukał kolejnych szczegółów. Zaczął prowadzić obserwacje ich widm. Chciał odkryć, w jakim stopniu różnią się one od widma światła słonecznego na Ziemi i dlaczego są niebieskie lub czerwone. Hubble wiedział, że obiekty poruszające się w przestrzeni zmieniają kolor. Przybliżający się gwiazdozbiór miał niebieski odcień, zaś oddalający się czerwony. Hubble zaczął badać tysiące galaktyk. Niektóre bliskie gwiazdozbiory miały niebieski odcień, lecz z odległymi było inaczej. Większość z nich była czerwona, co mogło oznaczać tylko jedno. Wszystko we wszechświecie oddala się od nas. Wyobraźmy sobie, że pineski to galaktyki odsuwające się od Ziemi. Hubble odkrył, że nie poruszają się one z taką samą prędkością. Pineski rozmieściłam w odległości 10, 20 i 30 cm. Gdy rozciągnę materiał dwukrotnie, pierwsza przesunie się o 10 cm. Druga, będąca dwa razy dalej od Ziemi, oddaliła się o dwa razy tyle, a trzecia trzy razy. Tak zachowują się galaktyki i Hubble zrozumiał, że wszechświat się rozszerza. Wyniki były szokujące, bo cofając obliczenia, można było zbadać, gdzie był jego początek. Okazało się, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu niemal 14 miliardów lat temu. Mogłoby się wydawać, że spoglądanie daleko w kosmos to jedyna metoda badania jego narodzin. Z kolei to, że zakopana głęboko pod ziemią maszyna wskaże na to, co się działo 14 miliardów lat wcześniej, jest mniej prawdopodobne. Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN powstał po II wojnie światowej. Do jego zadań należało zbadanie budowy atomu poprzez rozbicie jego cząsteczek. Przez 40 lat prowadzono tu badania na najwyższym poziomie, które doprowadziły do powstania 27-kilometrowego tunelu otwartego w 1989. Stare urządzenia zastąpił nowy, 10 razy mocniejszy zderzacz, który pozwolił nie tylko zajrzeć do wnętrza atomu, ale również zbadać początki kosmosu. Przerasta to moje pojęcie i dlatego poproszę Bena Alamaka, by wytłumaczył nam, co spodziewają się odkryć. Mamy nadzieję dowiedzieć się o początkach Wszechświata, o Wielkim Wybuchu, tym, co było po nim, a dokładnie w pierwszej sekundzie. I do tego potrzebny był 27-kilometrowy tunel? Tak. Co zamierzacie odkryć? Boską cząsteczkę. Dlaczego interesuje Was coś nieuchwytnego? To cząsteczka odpowiedzialna za masę. Myślałem, że Newton dawno już to zbadał. Newton odkrył, jak siła grawitacji oddziałuje na masę, lecz nie skąd się ona bierze. Więc bozon Higgsa, zwany boską cząsteczką, to jedno. Co jeszcze? Przy odrobinie szczęścia i jeżeli sprawdzą się nasze teorie, można wyprodukować ciemną materię. Próbujemy powielić naturę, tylko na małą skalę. Budujemy własny wszechświat, co daje przedsmak potęgi, choć na razie przy pomocy komputera. Jednak do poznania rozwoju wszechświata Carlos musi wykorzystać jeden z najpotężniejszych komputerów w Wielkiej Brytanii. Superkomputer potrafi przeprowadzić 300 milionów milionów operacji arytmetycznych na sekundę. To dużo, ale sam wszechświat jest potężny i wiele się w nim dzieje. Model wszechświata może do złudzenia przypominać prawdziwy, ale nie zawsze. Przepis na niego to nie tylko prawa fizyki. Składniki nie są pewne, a wszystko może się źle skończyć. To próby symulacji dwóch nieco różniących się od siebie wszechświatów. Ten składa się z chłodnej, a ten z ciepłej materii. Jednak ewoluują zupełnie inaczej.
W obu przypadkach Carlos bada dwie możliwości. W lewym ciemna materia powstała z zimnych i ciężkich cząsteczek śniegu. W prawym są one lżejsze i cieplejsze. Okazuje się, że jeden z nich nie funkcjonuje. Choć oba tworzą wielką strukturę, to wszechświat z ciepłą materią nie formuje małych zbiorowisk, z których powstaną galaktyki. Carlos i jego zespół wiedzą, że są na właściwym tropie, bo po raz pierwszy stworzyli cyfrową analizę olbrzymiego fragmentu wszechświata, która umożliwia porównanie modelu z rzeczywistością. Po latach prób, gdy ukazuje się pierwszy obraz, mówisz sobie, to jest to. Takich wyjątkowych momentów miałem zaledwie kilka w życiu. Po stworzeniu Wszechświata zespół wykorzystuje praktyczne umiejętności na pojedynczym gwiazdozbiorze. Czy na poziomie szczegółu przepis nadal się sprawdza? Komputerowy obraz galaktyki wizualnie niczym się nie różni od prawdziwych galaktyk. Oznacza to, że nasze badanie ma wiele wspólnego z tym, co się działo w prawdziwym Wszechświecie. Gdy Carlos składał własny model Wszechświata, wiedział, że do tego potrzebna jest szara materia, jednak nie wiedział, czym ona naprawdę jest. Pracownicy ośrodka badawczego CERN mają nadzieję dowiedzieć się, czym jest szara materia. Wywołanie wielkiego wybuchu w miniaturze jest trudne, ale zbadanie tego, co następuje zaraz po nim, do najłatwiejszych nie należy. Tym zajmuje się detektor Atmos, jedno z największych i najbardziej złożonych urządzeń, które kiedykolwiek powstało. Ma długość 48 metrów, średnica wynosi 25, a wszystko znajduje się 100 metrów pod ziemią w krypcie wielkości katedry. Atmos jest częścią 27-kilometrowego tunelu, w którym dochodzi do zderzenia protonów mknących z prędkością bliską prędkości światła. Zadaniem Atmosa jest namierzenie fragmentów, które powstają w wyniku mini-wybuchu. Pippa Wells jest jedną z uczonych budujących olbrzymią maszynę. To otwór, którym pobiegną przewody akceleratora. Więc to tędy będą mknęły protony. Tak. Jedna wiązka z jednej strony, druga z przeciwnej. 40 milionów wiązek co sekundę ma szansę zderzyć się ze sobą w środku detektora, z czego około 20 protonów wejdzie ze sobą w reakcję. Nas interesują powstające w tym momencie resztki, które później rozbiją się na wszystkie strony. Powstanie więc mała kula ognia. Maleńka. Będzie niesłychanie gorąca, a to, co z niej powstanie, momentalnie rozpadnie się na kawałki. Tak. Atmos musi być tak olbrzymi, ponieważ składa się z warstw detektorów, mających wykryć, co i kiedy działo się w jego wnętrzu. Pippa Wells odpowiada za detektory znajdujące się najbliżej zderzenia protonów. Ochrona cząsteczek to jedno, ale zdobycie informacji to kolejne wyzwanie. Musimy się dowiedzieć, co powstanie na skutek zderzenia. Czy będą to resztki kompletnie obcych nam cząsteczek, będących częścią bozonu Higgsa, albo szarej materii? Czy będzie to zwykła, znana nam interakcja, tyle że zachodząca przy udziale większej ilości energii? To nie ludzie zdecydują, które zderzenia będą cenne. Atmos może przeprowadzić ich 600 milionów na sekundę. Ultraszybkie komputery poddają analizie bieżące zdarzenia i decydują, które warto zareagować, których można się pozbyć. Mamy do czynienia z potężną aparaturą, bez wątpienia. Jest pani pewna, że będzie działać? Tak. We wnętrzu Atmosa rekonstruuje się procesy zachodzące przy narodzinach Wszechświata, ale nie tylko Instytut CERN próbuje się tym zająć. Około miliarda lat po Wielkim Wybuchu zaczęły świecić gwiazdy. Dziś możemy stworzyć je na Ziemi. Janet przekona się, jak powstają sztuczne gwiazdy i dlaczego pewnego dnia mogą ocalić planetę. W tym przeciętnie wyglądającym miejscu w sercu Oxfordshire, Andy Kirk produkuje nową gwiazdę co 15 minut. Do ich powstania potrzeba mnóstwa energii, zaś prawdziwe rodzą się dzięki grawitacji ściskającej chmury wodoru.
Tu, wykorzystując energię elektryczną, buduje się silne pole magnetyczne działające jak grawitacja. Gwiazdy takie jak Słońce powstają, gdy chmury wodoru zderzą się ze sobą. Po osiągnięciu odpowiednio wysokiej temperatury wewnątrz, zaczynają spalać wodór, który przekształca się w hel na skutek reakcji termojądrowej. To samo dzieje się w urządzeniu o nazwie MAST, który oznacza milion amperowy sferyczny tokamak. Milion amperów to natężenie prądu, a tokamak to rosyjska nazwa komory, w której zachodzi reakcja termojądrowa. Opowiedz nam, Andy, co się tu dzieje. To nasze urządzenie, które wyprodukowało już 16 tysięcy gwiazd. Dlaczego odtwarzanie tego, co dzieje się w kosmosie, jest dla Was takie istotne? Reakcja termojądrowa to proces, w którym powstaje energia gwiazd, w tym Słońca. Dążymy do wywołania takiej samej reakcji i poskromienia powstającej energii, dzięki czemu moglibyśmy zaspokoić nasze zapotrzebowanie na nią na milion lat do przodu. Andy marzy o tym, by kontrolować energię powstającą bez udziału paliw kopalnych, bez emisji gazów cieplarnianych i bez odpadów radioaktywnych. Zbyt piękne, by było prawdziwe. To urządzenie przeznaczone jest jedynie do celów badawczych. Gdy prawdziwe gwiazdy wybuchają, mówimy raczej o początku, aniżeli końcu. Gwiezdny pył to jeden z najważniejszych surowców we Wszechświecie. Może stać się częścią kolejnej gwiazdy, planety, a nawet istoty. NASA sprowadziła na Ziemię gwiezdny pył, ale najpierw musiała go znaleźć. Specjalny statek kosmiczny przeleciał obok Marsa, gdzie, jak przypuszczano, znajduje się pył spoza Układu Słonecznego. O tym, jak postanowiono go schwytać, opowie Andrew Westfall z agencji kosmicznej NASA. Aerogel to najlżejszy materiał, z jakim pracowałem. Jest zaledwie kilka razy gęstszy od powietrza. Trzymam w ręku kawałek aerogelu i prawie nie czuję jego wagi. Ma jednak niesamowite właściwości, bo potrafi przechwycić cząsteczki poruszające się kilka razy szybciej od samolotu odrzutowego. Aerogel umieszczono na specjalnej łapce, którą przepuszczono przez strumień bardzo rzadkiego pyłu gwiazdnego. NASA twierdzi, że udało jej się przechwycić zaledwie 45 cząsteczek pochodzących z komety napotkanej po drodze. Jądro komety to mieszanina pyłów i odłamków skalnych z powstających planet, więc pył w jej warkoczu powinien dać wskazówki na temat warunków, w jakich powstawała Ziemia. Po spakowaniu łapki z aerogelem wysłano ją z powrotem na Ziemię. Kapsuła z cennym ładunkiem wylądowała na pustyni Utah w styczniu 2006 roku. To niesamowite, że próbki wróciły na Ziemię. Po raz pierwszy od czasów misji Apollo, kiedy trafiły do nas skały księżycowe, mamy do czynienia z trwałymi materiałami pochodzenia pozaksiężycowego. Gdy aerogel wrócił do laboratorium, okazało się, że nie ma w nim cząsteczek pyłu gwiezdnego. Pył ma rozmiar 1 milionowej metra. To 1/100 średnicy ludzkiego włosa. Aby zbadać pył, wykonano 60 milionów zdjęć w powiększeniu, z których tylko na 45 udało się cokolwiek znaleźć. Andrew i jego zespół postanowili zwrócić się o pomoc do tysięcy internautów, którzy pomogli w odnalezieniu pyłu. Średnio każda osoba przeglądnęła ponad 1000 obrazów. Była to żmudna praca w poszukiwaniu śladów, które pozostawiły wpadające w aerogel drobiny pyłu. Tu widać jedną drobinkę i miejsce, gdzie wpadła. To niesamowite, że ludziom udało się je odnaleźć. W międzyczasie inny zespół analizował pył kosmiczny z komety, który nie był tak trudny do znalezienia. Uderzające o powierzchnię aerogelu drobinki pozostawiały stożkowate wloty i zatrzymywały się na ich końcach. Wyniki badań są zaskakujące. Ślady, które pozostawiły po sobie wlatujące cząsteczki, mogły być takie same, ale okazało się, że różniły się od siebie jak dzień i noc.
Po jednej stronie kanału wlotowego znajdowaliśmy ślady niklu, a po drugiej żelaza. Jeszcze tego nie zrozumieliśmy. Pracownicy NASA wierzą, że badania prowadzone nad gwiezdnym pyłem odkryją przed nami wiele tajemnic, tak samo jak miało to miejsce ze skałami księżycowymi w latach 70. Przynajmniej w przestrzeni kosmicznej można zebrać trwały materiał. W Instytucie CERN nie jest to takie łatwe. Kłopot w tym, że naukowcy próbują przechwycić coś nieuchwytnego. Gdy cząsteczki eksplodują, będzie można zarejestrować cały proces w chwili jego powstawania, ale Atmos nie zobaczy niczego, dopóki pierwsza cząsteczka nie dosięgnie detektora. A zanim to się stanie, niektóre powstające w pierwszej fazie wybuchu rozpadną się i jedynie ich fragmenty zostaną zarejestrowane. Aby poznać cały proces od początku, Atmos będzie musiał cofnąć czas. Przyglądaliśmy się próbom odtworzenia wielkiego wybuchu i stworzenia gwiazd, galaktyk oraz całych wszechświatów. Jednak bliższa nam wszystkim zagadka dotyczy tego, jak powstała Ziemia i inne planety. Według teorii z chmur pyłowo-gazowych powstaje dysk, w którym sklejają się odrobiny pyłu. Te tworzą coraz większe fragmenty, aż w końcu grawitacja formuje z nich planety. Jednak tylko wtedy, gdy skały faktycznie chcą się ze sobą spoić. To jedna z zagadek, które nurtują astrochemika Helen Frazier. Wiemy, że siły grawitacji przyciągają duże obiekty do dużych, a małe do małych. Jednak problem w tym, że gdy dojdziemy do przepaści między rozmiarami milimetrowymi i kilometrowymi, nie wiemy, jak takie cząsteczki się przyciągają. Helen próbowała odtworzyć narodziny planety, wystrzeliwując centymetrowe bryły, które miałyby się połączyć. Jednak wyniki nie były zadowalające. Problem tkwił w tym, że przyciąganie ziemskie oddziaływało na cząsteczki jeszcze zanim zderzyły się ze sobą i spadały na dno komory próżniowej. Helen zabrała zespół i sprzęt do samolotu, który wzniósł się na wysokość 6 km nad Morzem Śródziemnym, aby odtworzyć warunki zbliżone do stanu nieważkości. Na skutek lotów parabolicznych 1/3 pasażerów miała kłopoty z żołądkiem, ale to jedyny sposób, w jaki zwykłe istoty mogą uciec od przyciągania ziemskiego. Gdy pilot z miłym francuskim akcentem powie injection, zaczynamy się unosić, bo w tym momencie zaczyna działać mikrograwitacja. Trwa to tylko 22 sekundy, po których pilot musi wyprowadzić samolot z lotu parabolicznego pod tym samym kątem, pod jakim w niego wszedł. Schodzenie pod kątem 50 stopni prosto do morza musi być dla pilotów okropnym przeżyciem, bo w tym czasie widzą jedynie powierzchnię morza. Ludzie w samolocie czują potem siłę 2G. I tak 31 razy podczas jednego trwającego 4-5 godzin lotu w samolocie bez toalety. Pracujemy w trzyosobowych zespołach, w których każdy ma swoje zadanie. Na znak od pilota jeden obraca pojemnik z cząsteczkami, tak by były gotowe do wystrzelenia przez tłoki wprost na siebie. Wtedy kolejny członek zespołu odpala tłoki, które wydają charakterystyczny odgłos. Trzecia osoba operuje ultraszybką kamerą rejestrującą to, co się dzieje z cząsteczkami. W czasie jednego lotu parabolicznego powtarzamy czynność 2-3 razy. Jednak nawet w tych warunkach cząsteczki się nie spajają, więc w kolejnej rundzie eksperymentów naukowcy uciekną się do bardziej radykalnych metod. Przy temperaturach minus 200 stopni Celsjusza będziemy próbowali pokryć cząsteczki lodem. Wtedy zobaczymy, jak ujemne temperatury i lód oddziaływują na proces ich łączenia się i może wtedy dowiemy się, jak powstają planety. To ekscytujące móc pracować nad poznaniem wszechświata. Przez ostatnie 70 lat posunęliśmy się od odkrycia wielkiego wybuchu do odtworzenia panujących wtedy warunków. Dowiedzieliśmy się, że nie dość, iż nie jesteśmy w centrum wszechświata, to na dodatek nasz świat, to co czujemy i czego dotykamy, jest jedynie mikroskopijną częścią całego kosmosu. Wersja polska. Globie. Dlatego jest to najlepszy punkt obserwacyjny do podglądania wszechświata.
Kosmos dla początkujących. Większość naszej wiedzy na temat Wszechświata, od jego wieku po rozmiar i genezę, zawdzięczamy teleskopom. Ale jak daleko w przestrzeń pozwolą nam zajrzeć? W dzisiejszym programie pokażemy niesamowite zdjęcia kosmosu i to, jak wygląda technologia, której to zawdzięczamy. Zobaczymy, jak największy teleskop świata śledzi losy Wszechświata. Jeżeli to możliwe, ujrzymy najwcześniejsze światło. A gdy nie będzie światła, może uda się posłuchać, co piszczy we Wszechświecie. Czy tak to będzie brzmiało? Przemierzając niegościnny obszar pustyni Atacama w drodze do największego teleskopu świata, uświadomiłem sobie, jaki był to ambitny projekt. Koszt jego budowy to 300 milionów funtów, więc i oczekiwania musiały być wielkie. Nigdzie indziej na Ziemi nie zrobimy lepszych zdjęć. Niespotykane ujęcia wybuchających gwiazd, zbliżenia planet naszego układu i tajemnicze ciemne chmury pyłów. To właśnie teleskop wykonał zdjęcie plamki będącej pierwszym obrazem planety krążącej wokół Słońca, poza naszym układem. Dzięki takim miejscom poszerzamy wiedzę o najodleglejszych zakątkach Wszechświata. To, do czego dążymy od lat. Wykorzystując jedynie oczy, astronomowie poznali mechanizm Wszechświata i odkryli prawa rządzące planetami, które krążą wokół Słońca. Jednak do odkrycia tego, czym jest Wszechświat, nie wystarczyło jedynie gołe oko. Wszystko zaczęło się w roku 1608. Teleskop odmienił astronomię. Nie tylko powiększał i przybliżał obrazy obiektów, ale pozwalał dostrzec to, co wcześniej było niewidoczne. Droga Mleczna z białej smugi stała się odrębnymi gwiazdami. Odkryto planety, które miały księżyce. Dostrzeżono dziwne chmury lśniącego pyłu i tajemnicze struktury, które były galaktykami. Po wynalezieniu teleskopu rozpoczął się wyścig o to, kto sięgnie dalej i kto zobaczy więcej. Był to również wyścig na wielkość teleskopu, który kończy właśnie VLT. Nie doceniłem go, gdy powiedziano mi, że jest bardzo duży. VLT składa się z czterech większych i czterech mniejszych teleskopów. Każdy z czterech głównych waży 400 ton. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, udało się wybudować zwierciadła, z których każde mierzy 8 metrów i 20 centymetrów. A im większe, tym mniejsze obiekty potrafi dostrzec. Duże zwierciadło wyłapuje więcej światła, pozwalając dostrzec niewyraźne obiekty na krańcach Wszechświata. Jak dotąd najodleglejszą galaktykę odkryto dzięki VLT w 2004 roku. Kierownik naukowy Bruno Leibengut opowie, jakie zadania stoją przed wielkim teleskopem. Czym jest Wszechświat? Jak powstają galaktyki, gwiazdy i planety? Czy wiemy coś o innych układach? Jakie warunki są niezbędne, by powstało życie? Teleskop ma nam pomóc znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Można je wykorzystać niezależnie lub jako jeden teleskop. Z połączenia świateł dwóch teleskopów otrzymamy jeden wielki instrument. Gdy oba teleskopy oddalone są od siebie o 100 metrów, ich moc równa będzie jednemu 100-metrowemu. Dziś będę towarzyszył Brunowi, który szuka odpowiedzi na pytanie, jak szybko rozszerza się Wszechświat. On i 150 innych astronomów i członków obsługi mieszka na pustyni od pół roku. Całe zaopatrzenie trafia tu z oddalonej o 120 kilometrów wioski.
nie wyłączając codziennej dostawy cysterny z wodą. Jednak nie jest tak źle. Wszyscy przebywają pod niezwykłą biokopułą, gdzie rośliny tropikalne pomagają utrzymać zbliżoną do normalnej wilgotność powietrza. Współczesna astronomia to nie tylko wspaniałe teleskopy. Ludzie, którzy na nich pracują, wiodą równie ciekawe życie. Zanim powstał VLT, najmocniejszymi teleskopami były te, które wysyłaliśmy w kosmos. Wystrzelony w 1990 teleskop Hubble kosztował 10 miliardów dolarów, 20 razy tyle co VLT. Jednak ze swego stanowiska 560 km nad Ziemią Hubble pokazał nam nigdy wcześniej niewidziany obiekt. Potrafił dostrzec takie długości fal światła, które nie docierają na Ziemię przez warstwę atmosfery, a przejrzystość zdjęć była bez porównania lepsza od tych uzyskanych z teleskopów naziemnych. Dzięki obrazom, które wylądowały na pierwszych stronach gazet, Hubble stał się najsłynniejszym teleskopem wszechczasów. Nawet laik oglądający te zdjęcia zrozumie, co się dzieje. To przepiękne obrazy. Nawet nas, którzy pracują z nimi już kilka lat, ogarnia niesamowite uczucie, jakbyśmy za każdym razem odkrywali kosmos. Prawdopodobnie największym osiągnięciem było zdjęcie nicości. Przez 10 dni teleskop skierowany był w pusty punkt w przestrzeni i tak powstał obraz nazwany głębokim polem Hubble'a, ukazujący tysiące galaktyk na krańcach wszechświata. To niebywałe zdjęcia, które uczą pokory kogoś takiego jak ja. Patrząc na gwiazdy, widzimy, jak mrugają. Jest to wynik turbulencji w atmosferze, które zniekształcają przechodzące przez nią światło gwiazd. Jednak teleskop wysłany w przestrzeń kosmiczną znajduje się z dala od atmosfery, co umożliwia mu robienie zdjęć gwiazd bez zniekształceń. Kłopot w tym, że wysyłanie obiektów w kosmos to drogie przedsięwzięcie i dlatego teleskop Hubble'a jest raczej mały. W rzeczywistości jego zwierciadło odpowiada 1/3 wielkości teleskopów za mną. Mamy więc wybór. Albo wysyłamy mały teleskop w kosmos, albo na Ziemi budujemy potężne, które muszą przebić się przez atmosferę. Przynajmniej do tej pory, bo z pomocą spieszy nam technologia. Spójrzcie na zniekształcone zdjęcie przedstawiające mnie, które wygląda, jakby zrobiono je przez warstwę atmosfery. Oto jak powinien wyglądać mój portret. Wokół głowy narysowaliśmy okręg, abyście widzieli, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, że obraz został zniekształcony przez atmosferę. Odbiję zdjęcie w zwierciadle, a następnie zagnę je, aby skorygować dystorsję. Poprzez taki zabieg można pozbyć się zniekształceń, aby wrócić obrazowi jego właściwy kształt. Dzięki optyce adaptacyjnej poprawiono obraz Neptuna oddalonego od Ziemi o 4 miliardy 300 milionów kilometrów. Co kiedyś było punktem, okazało się być szybko obracającą się planetą z białymi chmurami. Optyka adaptacyjna ma kluczowe znaczenie dla teleskopów nowej generacji, takich jak ten wielki 40-metrowy lub w przyszłości olbrzymi 100-metrowy. Nie będziemy mogli bezpośrednio przez nie patrzeć, ponieważ nowoczesna astronomia wymaga szerszej perspektywy. Mniej więcej. Jakie znaczenie dla poszukiwania życia na innych planetach będzie miał wynik pozytywny? Ogromne. Wiemy, że życie występuje na Ziemi i nigdzie indziej we wszechświecie. Jeżeli znajdziemy dowody na Marsie, możemy zacząć przypuszczać, że gdzie indziej też ono występuje. Znaleźliśmy życie w skrajnych warunkach ziemskich i pracujemy nad technologiami umożliwiającymi wykrycie prymitywnych form na innych planetach. A jeżeli je znajdziemy, jak będą wyglądały? Wyobrażamy sobie, że obcy są podobni do nas, ale nie wiadomo, jak inne stworzenia przystosowały się do odmiennych warunków. W przeciwieństwie do naszego, ich życie niekoniecznie musiało powstać z węgla, może z krzemu albo azotu. Obcych, różniących się od nas bardzo, nie zaklasyfikowalibyśmy do żywych.
Ale to nie zniechęca poszukiwaczy. Niektóre formy życia mogą być prymitywne, ale jest szansa, że odległe cywilizacje próbują nawiązać kontakt. Zrozumiałem, przed jak olbrzymim zadaniem stoi Seth Shostak z ATA. Ile czasu upłynie, zanim uda mu się przechwycić wiadomość od obcych? Monitorujemy równocześnie 100 milionów kanałów, a dane śledzimy na ekranie. Tutaj mamy dolny koniec tarczy, a tu górny. To, co napływa z kosmosu, widać w postaci porozrzucanych punkcików. Ale jasna linia to prawdziwy sygnał pochodzący ze sztucznego satelity. Właśnie tak sprawdzamy, czy system działa. Czy kiedykolwiek odebraliście sygnał, który mógł być prawdziwy? Sporadycznie przechwytujemy sygnały, które przez kilka godzin tak wyglądają. Przekonujemy się wtedy, jak zareagowalibyśmy naprawdę. Bardzo się niepokoimy. Radioteleskopy sprawdzają się przy podsłuchiwaniu obcych. Ale czy my też jesteśmy słyszalni? Istoty ludzkie robią dużo hałasu. Sygnały telewizyjne uciekały w kosmos już od pierwszej emisji sprzed 70 lat. Jeżeli obcy oglądają naszą telewizję, co widzą? Wyobraźmy sobie następującą scenkę. Zasiadamy wygodnie w fotelu z filiżanką herbaty i oglądamy program, którego sygnał wysyłany jest do naszych domów, ale i w kosmos. Jeżeli obcy oglądają telewizję i są to stacje ziemskie, co widzą? Sygnały przemieszczają się z prędkością. Przemierzając niegościnny obszar pustyni Atacama w drodze do największego teleskopu świata, uświadomiłem sobie, jaki był to ambitny projekt. Koszt jego budowy to 300 milionów funtów, więc i oczekiwania musiały być wielkie. Nigdzie indziej na Ziemi nie zrobimy lepszych zdjęć. Niespotykane ujęcia wybuchających gwiazd, zbliżenia planet naszego układu i tajemnicze ciemne chmury pyłów. To właśnie teleskop wykonał zdjęcie plamki będącej pierwszym obrazem planety krążącej wokół Słońca, poza naszym układem. Dzięki takim miejscom poszerzamy wiedzę o najodleglejszych zakątkach wszechświata. To, do czego dążymy od lat. Wykorzystując jedynie oczy, astronomowie poznali mechanizm wszechświata i odkryli prawa rządzące planetami, które krążą wokół Słońca. Jednak do odkrycia tego, czym jest wszechświat, nie wystarczyło jedynie gołe oko. Wszystko zaczęło się w roku 1608. Teleskop odmienił astronomię. Nie tylko powiększał i przybliżał obrazy obiektów, ale pozwalał dostrzec to, co wcześniej było niewidoczne. Droga Mleczna z białej smugi stała się odrębnymi gwiazdami. Odkryto planety, które miały księżyce. Dostrzeżono dziwne chmury lśniącego pyłu i tajemnicze struktury, które były galaktykami. Po wynalezieniu teleskopu rozpoczął się wyścig o to, kto sięgnie dalej i kto zobaczy więcej. Był to również wyścig na wielkość teleskopu, który kończy właśnie VLT. Nie doceniłem go, gdy powiedziano mi, że jest bardzo duży. VLT składa się z czterech większych i czterech mniejszych teleskopów. Każdy z czterech głównych waży 400 ton. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom udało się wybudować zwierciadła, z których każde mierzy 8 metrów i 20 centymetrów. A im większe, tym mniejsze obiekty potrafi dostrzec. Duże zwierciadło wyłapuje więcej światła, pozwalając dostrzec niewyraźne obiekty na krańcach wszechświata. Jak dotąd najodleglejszą galaktykę odkryto dzięki VLT w 2004 roku. Kierownik naukowy Bruno Leibengut opowie, jakie zadania stoją przed wielkim teleskopem.
Detektor Atmos. Jedno z największych i najbardziej złożonych urządzeń, które kiedykolwiek powstało. Ma długość 48 metrów, średnica wynosi 25, a wszystko znajduje się 100 metrów pod ziemią w krypcie wielkości katedry. Atmos jest częścią 27-kilometrowego tunelu, w którym dochodzi do zderzenia protonów mknących z prędkością bliską prędkości światła. Zadaniem Atmosa jest namierzenie fragmentów, które powstają w wyniku mini-wybuchu. Pippa Wells jest jedną z uczonych budujących olbrzymią maszynę. To otwór, którym pobiegną przewody akceleratora. Więc to tędy będą mknęły protony. Tak. Jedna wiązka z jednej strony, druga z przeciwnej. 40 milionów wiązek co sekundę ma szansę zderzyć się ze sobą w środku detektora, z czego około 20 protonów wejdzie ze sobą w reakcję. Nas interesują powstające w tym momencie resztki, które później rozbiją się na wszystkie strony. Powstanie więc mała kula ognia. Maleńka. Będzie niesłychanie gorąca, a to, co z niej powstanie, momentalnie rozpadnie się na kawałki. Tak. Atmos musi być tak olbrzymi, ponieważ składa się z warstw detektorów, mających wykryć, co i kiedy działo się w jego wnętrzu. Pippa Wells odpowiada za detektory znajdujące się najbliżej zderzenia protonów. Ochrona cząsteczek to jedno, ale zdobycie informacji to kolejne wyzwanie. Musimy się dowiedzieć, co powstanie na skutek zderzenia. Czy będą to resztki kompletnie obcych nam cząsteczek, będących częścią bozonu Higgsa, albo szarej materii? Czy będzie to zwykła, znana nam interakcja, tyle że zachodząca przy udziale większej ilości energii? To nie ludzie zdecydują, które zderzenia będą cenne. Atmos może przeprowadzić ich 600 milionów na sekundę. Ultraszybkie komputery poddają analizie bieżące zdarzenia i decydują, które warto zarejestrować, których można się pozbyć. Mamy do czynienia z potężną aparaturą, bez wątpienia. Jest pani pewna, że będzie działać? Tak. We wnętrzu Atmosa rekonstruuje się procesy zachodzące przy narodzinach Wszechświata, ale nie tylko Instytut CERN próbuje się tym zająć. Około miliarda lat po Wielkim Wybuchu zaczęły świecić gwiazdy. Dziś możemy stworzyć je na Ziemi. Janet przekona się, jak powstają sztuczne gwiazdy i dlaczego pewnego dnia mogą ocalić planetę. W tym przeciętnie wyglądającym miejscu w sercu Oxfordshire, Andy Kirk produkuje nową gwiazdę co 15 minut. Aparaturą, bez wątpienia. Jest pani pewna, że będzie działać? Tak. We wnętrzu Atmosa rekonstruuje się procesy zachodzące przy narodzinach Wszechświata, ale nie tylko Instytut CERN próbuje się tym zająć. Około miliarda lat po Wielkim Wybuchu zaczęły świecić gwiazdy. Dziś możemy stworzyć je na Ziemi. Janet przekona się, jak powstają sztuczne gwiazdy i dlaczego pewnego dnia mogą ocalić planetę. W tym przeciętnie wyglądającym miejscu w sercu Oxfordshire, Andy Kirk produkuje nową gwiazdę co 15 minut. Do ich powstania potrzeba mnóstwa energii, zaś prawdziwe rodzą się dzięki grawitacji ściskającej chmury wodoru. Tu, wykorzystując energię elektryczną, buduje się silne pole magnetyczne działające jak grawitacja. Gwiazdy takie jak Słońce powstają, gdy chmury wodoru zderzą się ze sobą. Po osiągnięciu odpowiednio wysokiej temperatury wewnątrz, zaczynają spalać wodór, który przekształca się w hel na skutek reakcji termojądrowej. To samo dzieje się w urządzeniu o nazwie MAST, który oznacza milion amperowy sferyczny tokamak. Milion amperów to natężenie prądu, a tokamak to rosyjska nazwa komory, w której zachodzi reakcja termojądrowa. Opowiedz nam, Andy, co się tu dzieje. To nasze urządzenie, które wyprodukowało już 16 tysięcy gwiazd. Dlaczego odtwarzanie tego, co dzieje się w kosmosie, jest dla Was takie istotne? Reakcja termojądrowa to proces, w którym powstaje energia gwiazd, w tym Słońca.
Dążymy do wywołania takiej samej reakcji i poskromienia powstającej energii, dzięki czemu moglibyśmy zaspokoić nasze zapotrzebowanie na nią na milion lat do przodu. Andy marzy o tym, by kontrolować energię powstającą bez udziału paliw kopalnych, bez emisji gazów cieplarnianych i bez odpadów radioaktywnych. Zbyt piękne, by było prawdziwe. To urządzenie przeznaczone jest jedynie do celów badawczych. Gdy prawdziwe gwiazdy wybuchają, mówimy raczej o początku, aniżeli końcu. Gwiezdny pył to jeden z najważniejszych surowców we Wszechświecie. Może stać się częścią kolejnej gwiazdy, planety, a nawet istoty. NASA sprowadziła na Ziemię gwiezdny pył, ale najpierw musiała go znaleźć. Specjalny statek kosmiczny przeleciał obok Marsa, gdzie, jak przypuszczano, znajduje się pył spoza Układu Słonecznego. O tym, jak postanowiono go schwytać, trudny do znalezienia. Uderzające o powierzchnię aerożelu drobinki pozostawiały stożkowate wloty i zatrzymywały się na ich końcach. Wyniki badań są zaskakujące. Ślady, które pozostawiły po sobie wlatujące cząsteczki, mogły być takie same, ale okazało się, że różniły się od siebie jak dzień i noc. Po jednej stronie kanału wlotowego znajdowaliśmy ślady niklu, a po drugiej żelaza. Jeszcze tego nie zrozumieliśmy. Pracownicy NASA wierzą, że badania prowadzone nad gwiezdnym pyłem odkryją przed nami wiele tajemnic, tak samo jak miało to miejsce ze skałami księżycowymi w latach 70. Przynajmniej w przestrzeni kosmicznej można zebrać trwały materiał. W Instytucie CERN nie jest to takie łatwe. Kłopot w tym, że naukowcy próbują przechwycić coś nieuchwytnego. Gdy cząsteczki eksplodują, będzie można zarejestrować cały proces w chwili jego powstawania, ale Atmos nie zobaczy niczego, dopóki pierwsza cząsteczka nie dosięgnie detektora. A zanim to się stanie, niektóre powstające w pierwszej fazie wybuchu rozpadną się i jedynie ich fragmenty zostaną zarejestrowane. Aby poznać cały proces od początku, Atmos będzie musiał cofnąć czas. Przyglądaliśmy się próbom odtworzenia wielkiego wybuchu i stworzenia gwiazd, galaktyk oraz całych wszechświatów. Jednak bliższa nam wszystkim zagadka dotyczy tego, jak powstała Ziemia i inne planety. Według teorii z chmur pyłowo-gazowych powstaje dysk, w którym sklejają się odrobiny pyłu. Te tworzą coraz większe fragmenty, aż w końcu grawitacja formuje z nich planety. Jednak tylko wtedy, gdy skały faktycznie chcą się ze sobą spoić. To jedna z zagadek, które nurtują astrochemika Helen Frazier. Wiemy, że siły grawitacji przyciągają duże obiekty do dużych, a małe do małych. Jednak problem w tym, że gdy dojdziemy do przepaści między rozmiarami milimetrowymi i kilometrowymi, nie wiemy, jak takie cząsteczki się przyciągają. Helen próbowała odtworzyć narodziny planety, wystrzeliwując centymetrowe bryły, które miałyby się połączyć. Jednak wyniki nie były zadowalające. Problem tkwił w tym, że przyciąganie ziemskie oddziaływało na cząsteczki jeszcze zanim zderzyły się ze sobą i spadały na dno komory próżniowej. Helen zabrała zespół i sprzęt do samolotu, który wzniósł się na wysokość 6 km nad Morzem Śródziemnym, aby odtworzyć warunki zbliżone do stanu nieważkości. Na skutek lotów parabolicznych 1/3 pasażerów miała kłopoty z żołądkiem, ale to jedyny sposób, w jaki zwykłe istoty mogą uciec od przyciągania ziemskiego. Gdy pilot z miłym francuskim akcentem powie injection, zaczynamy się unosić, bo w tym momencie zaczyna działać mikrograwitacja. Trwa to tylko 22 sekundy, po których pilot wizyjny osiągnie swój cel po 4 latach. Jeżeli ktoś nas tam ogląda, zobaczy zdjęcia burzonego pomnika Saddama, które stacje telewizyjne nadawały w 2003 roku. Udajmy się dalej, do gwiazdy Altair, oddalonej o 17 lat świetlnych. Tam właśnie teraz dociera wiadomość o uwolnieniu z więzienia Nelsona Mandeli, którą nadawano w 1990. Pójdźmy dalej do zodiakalnych bliźniaków. 42 lata świetlne i będą świadkami szału na punkcie Beatlesów, którzy w 65 gościli w pałacu Buckingham. 71 lat świetlnych wstecz i obcy będą świadkami pierwszej transmisji telewizyjnej i igrzysk z 1936 roku, którym przyglądał się Adolf Hitler.
Może właśnie tak wyglądają pierwsze obrazy, jakie docierają z Ziemi do obcych cywilizacji. Teraz zobaczmy, co widać w okolicach czerwonego giganta, Betelgezy w gwiazdozbiorze Oriona. Tu mamy jedynie zamazany obraz, bo sygnały telewizyjne jeszcze tam nie dotarły. Jeżeli będą chcieli obejrzeć nasz program o kosmosie, będą musieli czekać 425 lat. Choć sygnały telewizyjne uciekają w kosmos, są raczej słabe i niewymierzone w żaden konkretny gwiazdozbiór. Ale czy wyraźny przekaz został kiedykolwiek wysłany w kosmos? W 1974 za pomocą największego teleskopu, Arecibo, wysłaliśmy sygnał, który był milion razy mocniejszy od promieniowania słonecznego. Wiadomość Franka, zaszyfrowana kodem dwójkowym, zawierała informacje o kształcie ludzkiego ciała, DNA, układzie słonecznym i samym nadajniku. To nie jedyny raz, kiedy próbowaliśmy nawiązać łączność z obcymi. Statki kosmiczne Pionier i Voyager wystrzelone w latach 10. miały na pokładzie płytki informujące o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Jeżeli odkryjemy inteligentną formę życia, co wtedy? Uda się nam nawiązać kontakt? Co zrobimy, żeby nas zrozumiano i co powiemy? Doug Vakoch dowodzi grupą Interstellar, zajmującą się wiadomościami. Ma on za zadanie opracować sposób komunikacji z obcymi. Jeżeli Seti odbierze sygnał, jak odpowie? Istoty pozaziemskie nie będą mówiły po angielsku, francusku czy suahili. Co będzie wspólnym językiem? Matematyka. Aby stworzyć technologię niezbędną do komunikowania kuwskalnych z powstających planet, więc pył w jej warkoczu powinien dać wskazówki na temat warunków, w jakich powstawała Ziemia. Po spakowaniu łapki z aerożelem wysłano ją z powrotem na Ziemię. Kapsuła z cennym ładunkiem wylądowała na pustyni Utah w styczniu 2006 roku. To niesamowite, że próbki wróciły na Ziemię. Po raz pierwszy od czasów misji Apollo, kiedy trafiły do nas skały księżycowe, mamy do czynienia z trwałymi materiałami pochodzenia pozaksiężycowego. Gdy aerożel wrócił do laboratorium, okazało się, że nie ma w nim cząsteczek pyłu gwiezdnego. Pył ma rozmiar 1 milionowej metra. To 1/100 średnicy ludzkiego włosa. Aby zbadać pył, wykonano 60 milionów zdjęć w powiększeniu, z których tylko na 45 udało się cokolwiek znaleźć. Andrew i jego zespół postanowili zwrócić się o pomoc do tysięcy internautów, którzy pomogli w odnalezieniu pyłu. Średnio każda osoba przeglądnęła ponad 1000 obrazów. Była to żmudna praca w poszukiwaniu śladów, które pozostawiły wpadające w aerożel drobiny pyłu. Tu widać jedną drobinkę i miejsce, gdzie wpadła. To niesamowite, że ludziom udało się je odnaleźć. W międzyczasie inny zespół analizował pył kosmiczny z komety, który nie był tak trudny do znalezienia. Uderzające o powierzchnię aerożelu drobinki pozostawiały stożkowate wloty i zatrzymywały się na ich końcach. Wyniki badań są zaskakujące. Ślady, które pozostawiły po sobie wlatujące cząsteczki, mogły być takie same, ale okazało się, że różniły się od siebie jak dzień i noc. Po jednej stronie kanału wlotowego znajdowaliśmy ślady niklu, a po drugiej żelaza. Jeszcze tego nie zrozumieliśmy. Pracownicy NASA wierzą, że badania prowadzone nad gwiezdnym pyłem odkryją przed nami wiele tajemnic, tak samo jak miało to miejsce ze skałami księżycowymi w latach 70. Przynajmniej w przestrzeni kosmicznej można zebrać trwały materiał. W instytucie CERN nie jest to takie łatwe. Kłopot w tym, że naukowcy próbują przechwycić coś nieuchwytnego. Gdy cząsteczki eksplodują, będzie można zarejestrować cały proces w chwili jego powstawania, ale Atmos nie zobaczy niczego, dopóki pierwsza cząsteczka nie dosięgnie detektora. A zanim to się stanie, niektóre powstające w pierwszej fazie wybuchu rozpadną się i jedynie ich fragmenty zostaną zarejestrowane.
aby poznać cały proces od początku, Atmos będzie musiał cofnąć czas. Przyglądaliśmy się próbom odtworzenia połach, w których każdy ma swoje zadanie. Na znak od pilota jeden obraca pojemnik z cząsteczkami, tak by były gotowe do wystrzelenia przez tłoki wprost na siebie. Wtedy kolejny członek zespołu odpala tłoki, które wydają charakterystyczny odgłos. Trzecia osoba operuje ultraszybką kamerą rejestrującą to, co się dzieje z cząsteczkami. W czasie jednego lotu parabolicznego powtarzamy czynność 2-3 razy. Jednak nawet w tych warunkach cząsteczki się nie spajają, więc w kolejnej rundzie eksperymentów naukowcy uciekną się do bardziej radykalnych metod. Przy temperaturach minus 200 stopni Celsjusza będziemy próbowali pokryć cząsteczki lodem. Wtedy zobaczymy, jak ujemne temperatury i lód oddziaływują na proces ich łączenia się i może wtedy dowiemy się, jak powstają planety. To ekscytujące móc pracować nad poznaniem wszechświata. Przez ostatnie 70 lat posunęliśmy się od odkrycia Wielkiego Wybuchu do odtworzenia panujących wtedy warunków. Dowiedzieliśmy się, że nie dość, iż nie jesteśmy w centrum wszechświata, to na dodatek nasz świat, to co czujemy i czego dotykamy, jest jedynie mikroskopijną częścią całego kosmosu. Wersja polska. Globie. Dlatego jest to najlepszy punkt obserwacyjny do podglądania wszechświata. Kosmos dla początkujących. Większość naszej wiedzy na temat Wszechświata od jego wieku po rozmiar i genezę zawdzięczamy teleskopom. Ale jak daleko w przestrzeń pozwolą nam zajrzeć? W dzisiejszym programie pokażemy niesamowite zdjęcia kosmosu i to, jak wygląda technologia, której to zawdzięczamy. Zobaczymy, jak największy teleskop świata śledzi losy Wszechświata. Jeżeli to możliwe, ujrzymy najwcześniejsze światło. A gdy nie będzie światła, może uda się posłuchać, co piszczy we wszechświecie. Czy tak to będzie brzmiało? Przemierzając niegościnny obszar pustyni Atakama w drodze do największego teleskopu świata, uświadomiłem sobie, jaki był to ambitny projekt. Aerożelu drobinki pozostawiały stożkowate wloty i zatrzymywały się na ich końcach. Wyniki badań są zaskakujące. Ślady, które pozostawiły po sobie wlatujące cząsteczki, mogły być takie same, ale okazało się, że różniły się od siebie jak dzień i noc. Po jednej stronie kanału wlotowego znajdowaliśmy ślady niklu, a po drugiej żelaza. Jeszcze tego nie zrozumieliśmy. Pracownicy NASA wierzą, że badania prowadzone nad gwiezdnym pyłem odkryją przed nami wiele tajemnic, tak samo jak miało to miejsce ze skałami księżycowymi w latach 70. Przynajmniej w przestrzeni kosmicznej można zebrać trwały materiał. W Instytucie CERN nie jest to takie łatwe. Kłopot w tym, że naukowcy próbują przechwycić coś nieuchwytnego. Gdy cząsteczki eksplodują, będzie można zarejestrować cały proces w chwili jego powstawania, ale Atmos nie zobaczy niczego, dopóki pierwsza cząsteczka nie dosięgnie detektora. A zanim to się stanie, niektóre powstające w pierwszej fazie wybuchu rozpadną się i jedynie ich fragmenty zostaną zarejestrowane. Aby poznać cały proces od początku, Atmos będzie musiał cofnąć czas. Przyglądaliśmy się próbom odtworzenia Wielkiego Wybuchu i stworzenia gwiazd, galaktyk oraz całych wszechświatów. Jednak bliższa nam wszystkim zagadka dotyczy tego, jak powstała Ziemia i inne planety. Według teorii z chmur pyłowo-gazowych powstaje dysk, w którym sklejają się odrobiny pyłu. Te tworzą coraz większe fragmenty, aż w końcu grawitacja formuje z nich planety. Jednak tylko wtedy, gdy skały faktycznie chcą się ze sobą spoić. To jedna z zagadek, które nurtują astrochemika Helen Frazier. Wiemy, że siły grawitacji
przyciągają duże obiekty do dużych, a małe do małych. Jednak problem w tym, że gdy dojdziemy do przepaści między rozmiarami milimetrowymi i kilometrowymi, nie wiemy, jak takie cząsteczki się przyciągają. Helen próbowała odtworzyć narodziny planety, wystrzeliwując centymetrowe bryły, które miałyby się połączyć. Jednak wyniki nie były zadowalające. Problem tkwił w tym, że przyciąganie ziemskie oddziaływało na cząsteczki jeszcze zanim zderzyły się ze sobą i spadały na dno komory próżniowej. Helen zabrała zespół i sprzęt do samolotu, który wzniósł się na wysokość 6 km nad Morzem Śródziemnym, aby odtworzyć warunki zbliżone do stanu nieważkości. Na skutek lotów parabolicznych 1/3 pasażerów miała kłopoty z żołądkiem, ale to jedyny sposób, w jaki zwykłe istoty mogą uciec od przyciągania ziemskiego. Gdy pilot z miłym francuskim akcentem powie injection, zaczynamy się unosić, bo w tym momencie zaczyna działać mikrograwitacja. Trwa to tylko 22 sekundy, po których pilot musi wyprowadzić samolot z lotu parabolicznego pod tym samym kątem. Mogłoby się wydawać, że spoglądanie daleko w kosmos to jedyna metoda badania jego narodzin. Z kolei to, że zakopana głęboko pod ziemią maszyna wskaże na to, co się działo 14 miliardów lat wcześniej, jest mniej prawdopodobne. Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN powstał po II wojnie światowej. Do jego zadań należało zbadanie budowy atomu poprzez rozbicie jego cząsteczek. Przez 40 lat prowadzono tu badania na najwyższym poziomie, które doprowadziły do powstania 27-kilometrowego tunelu otwartego w 1989. Stare urządzenia zastąpił nowy, 10 razy mocniejszy zderzacz, który pozwolił nie tylko zajrzeć do wnętrza atomu, ale również zbadać początki kosmosu. Przerasta to moje pojęcie i dlatego poproszę Bena Alamaka, by wytłumaczył nam, co spodziewają się odkryć. Mamy nadzieję dowiedzieć się o początkach Wszechświata, o Wielkim Wybuchu, tym, co było po nim, a dokładnie w pierwszej sekundzie. I do tego potrzebny był 27-kilometrowy tunel? Tak. Co zamierzacie odkryć? Boską cząsteczkę. Dlaczego interesuje Was coś nieuchwytnego? To cząsteczka odpowiedzialna za masę. Myślałem, że Newton dawno już to zbadał. Newton odkrył, jak siła grawitacji oddziałuje na masę, lecz nie skąd się ona bierze. Więc bozon Higgsa, zwany boską cząsteczką, to jedno. Co jeszcze? Przy odrobinie szczęścia i jeżeli sprawdzą się nasze teorie, można wyprodukować ciemną materię. Próbujemy powielić naturę, tylko na małą skalę. Budujemy własny wszechświat, co daje przedsmak potęgi, choć na razie przy pomocy komputera. Jednak do poznania rozwoju Wszechświata Carlos musi wykorzystać jeden z najpotężniejszych komputerów w Wielkiej Brytanii. Superkomputer potrafi przeprowadzić 300 milionów milionów operacji arytmetycznych na sekundę. To dużo, ale sam Wszechświat jest potężny i wiele się w nim dzieje. Model Wszechświata może do złudzenia przypominać prawdziwy, ale nie zawsze. Przepis na niego to nie tylko prawa fizyki. Składniki nie są pewne, a wszystko może się źle skończyć. To próby symulacji dwóch nieco różniących się od siebie Wszechświatów. Ten składa się z chłodnej, a mam wrażenie, że nawet w tym pomieszczeniu znajdują się sygnały pochodzące z kosmosu. Gdybyśmy dysponowali odpowiednimi instrumentami i szukali we właściwym kierunku, moglibyśmy je namierzyć. Miałem przyjemność poznać naukowców oddanych poszukiwaniom życia pozaziemskiego. Dla niektórych to daremny wysiłek, ale nie potrafię przestać myśleć, że może się kiedyś opłacić. Z pewnością nawet najmniejsze odkrycie zrewolucjonizowałoby to, co wiemy o nas samych i o naszym miejscu we Wszechświecie. Jeżeli jednak nie ma życia poza Ziemią, jest to równie niesamowite. Potwierdziłoby się to, że jesteśmy naprawdę sami.
Znajdujemy się w ośrodku badań CERN w Genewie, gdzie powstaje jedna z największych maszyn na Ziemi. Jej zadaniem jest odkrycie najmniejszych cząsteczek wszechświata. Cząsteczek, które powstały podczas Wielkiego Wybuchu. Kosmos dla początkujących. Dziś porozmawiamy o Wszechświecie, o tym, jak powstał i o badaniach na jego temat. Znajdujemy się pod Genewą w Szwajcarii, w miejscu, gdzie dzięki najbardziej śmiałemu eksperymentowi na naszej planecie uczeni odtworzą Wielki Wybuch. Polecimy samolotem, w którym naukowcy postarają się odkryć, jak powstały planety, i będziemy badać materię, z której wszyscy powstaliśmy – gwiezdny pył. Jednak nie ma pewności, czy już go znaleziono. Poznamy człowieka, który myśli, że wie, jak stworzyć wszechświat, choć nie zawsze mu to wychodzi. W szafie mam pełno nieudanych wszechświatów. Podróż do początków Wszechświata zaczynam od zjechania 100 metrów pod powierzchnię Ziemi, gdzie pod Genewą znajduje się 27-kilometrowy tunel. Wielki zderzacz hadronów. To jeden z największych kompleksów badawczych, w którym naukowcy starają się odtworzyć Wielki Wybuch sprzed 14 miliardów lat. W urządzeniu tym na skutek zderzenia się wiązek protonów powstanie plazma, której temperatura wyniesie 10 tysięcy milionów stopni Celsjusza. Eksperyment ma się udać dzięki największemu magnesowi świata, który rozpędzi protony w okrągłym tunelu. Nie dokona tego jeden magnes, a 1000. Inżynier Verena Kainicznych w Leicester. Tam poznamy najnowsze techniki wykrywania życia na Marsie. ExoMars to kolejna marsjańska misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, mająca na celu znalezienie życia pozaziemskiego i prowadzenie niezwykłych eksperymentów przez zespół badaczy. Dr Mark Sims jest jednym z naukowców, któremu Mars nie jest obcy, bo kierował misją Beagle 2, będącą bliską sukcesu. Teraz jego uwaga skupia się na kolejnej misji, ExoMars, która ma wystartować w 2012. Na jej pokładzie znajdzie się najnowszy detektor Life Microchip. To urządzenie jest wynikiem połączenia badań kosmicznych i biotechnologicznych. Szukamy najbardziej podstawowych form, jak bakterie, mikroorganizmy, bo to one są przeważającą formą życia każdej planety. Na Ziemi ponad 90% żywej masy stanowią właśnie one. Microchip będzie też szukał dowodów na istnienie życia, próbując wykryć kerogen, produkt przeobrażenia substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, który powstaje przez miliony lat. Jak ExoMars będzie pobierał próbki? ExoMars jest nietypowy, bo wyposażyliśmy go w wiertło, które wwierci się na głębokość do 2 metrów pod powierzchnię planety. Chcąc natrafić na formę życia, powinniśmy szukać mniej więcej na tej głębokości, bo warunki panujące bezpośrednio na powierzchni są dość nieprzyjazne. Promieniowanie ultrafioletowe na Marsie zabiłoby nas w kilka sekund. Dlatego myślimy, że ślady życia, jeżeli są, to występują metr, dwa pod skorupą. Microchip nie będzie szukał widocznych form życia, bo operuje na poziomie cząsteczek. Co to oznacza? Załóżmy, że zabawka to nasze urządzenie, a trójkątne, kwadratowe, okrągłe i sześciokątne otwory reprezentują cząsteczki, oznaczające życie na Ziemi. To są właśnie detektory. Przyjmijmy, że klocki to marsjańskie cząsteczki, które trafią do Microchipa. Teraz nic się nie dzieje, bo cząsteczka nie pasuje, czyli nic nie wskazuje na obecność życia. Jeżeli zaś inna cząsteczka z próbek pobranych w kolejnym miejscu planety dopasuje się,
Bingo. Mamy połączenie wskazujące na obecność życia. Nie ma... Ta imponująca seria teleskopów w górach północnej Kalifornii toruje drogi w poszukiwaniu inteligentnego życia. Ich zadaniem jest nasłuchiwanie nieba 24 godziny na dobę w nadziei, że uda nam się przechwycić wiadomość od innych cywilizacji. Ludzka pomysłowość zbliża nas do zrozumienia kosmosu. Ale jedno, bodaj największe z pytań, pozostaje bez odpowiedzi. Jesteśmy sami, czy jest tam inne życie? Kosmos dla początkujących. Poznamy łowców polujących na ślady życia w kosmosie. Niektórzy z nich szukają prymitywnych form życia, znajdujących się wokół nas. Inni szukają czegoś, z czym można by porozmawiać. W programie poznamy Ojca Chrzestnego pozaziemskich łowów. Wyślemy fragment Devon w kosmos i zapytamy o to, jak odpowiemy, jeżeli skontaktują się z nami obcy. To seria teleskopów radiowych OLEN, w skrócie ATA. Gdy jej budowa dobiegnie końca, nasze szanse na znalezienie pozaziemskiej inteligencji znacznie wzrosną. Dr Seth Shostak jest astronomem mającym za sobą 20-letnie doświadczenie w poszukiwaniu obcych. To kluczowa postać dla rozwoju programu teleskopów. Ta seria składa się z wielu małych anten zastępujących jedną olbrzymią konstrukcję. Ma to swoje zalety. Jakie? Po pierwsze, budowa kilkudziesięciu małych teleskopów jest o wiele tańsza, a skoro nie jest to jedno urządzenie, pracujemy szybciej, ponieważ możemy badać kilka rzeczy naraz. Zwrócono je w różnych kierunkach. Wielu ludzi właśnie tak myśli, ale teleskopy te współpracują. Zawsze zwrócone w jedną stronę mogą równocześnie badać różne rzeczy, na przykład kilka galaktyk. Seth planuje namierzać gwiazdy, które mogą mieć planety zbliżone do naszej Ziemi. Plan przewiduje badanie najbliższych gwiazd i stopniowe przesuwanie się w głąb przestrzeni kosmicznej. Przyjrzeliśmy się uważnie mniej niż 1000 gwiazd. Niewiele, skoro jest ich 100 miliardów. Co gdy wszystko będzie działać? To urządzenie powinno być w stanie sprawdzić około miliona układów. Jeżeli tyle przebadamy,